Mamy dzisiaj wiele powodów do wdzięczności naszemu Panu, a dzisiaj też szczególnie dlatego, że obchodzimy w naszym kościele mamy taki zwyczaj program Tydzień Żniwno Dziękczynny. Nie jest to program tylko przez jeden dzień, ale przypomina nam o wdzięczności naszemu Panu. Za co możemy być wdzięczni naszemu Panu? Gdybyśmy spojrzeli na ten stół, te warzywa, które tutaj przygotowały nasze siostry, za którym serdecznie dziękuję, to zauważamy tutaj różnorodność, począwszy od chleba. Chleb, który spożywamy, jest tyle różnych gatunków, zbóż tyle różnych, owoców, czy śliwek, czy gruszek, nawet winogrona mają swoje różne odmiany. Tak myślałem, ile rodzajów jest kapusty one tutaj są, jest i ta czerwona, na śląsku mówią modra, jest ta marszczona, czyli włoska, jest ta nasza tradycyjna i mamy, nie wiem, tutaj jest jakiś też, spoglądam na kalafiora jakiś, nie do, jakiś wyjątkowo kolor tego kalafiora jest inny, nie wiem, ale to może też jakaś odmiana, a więc Bóg kocha się w różnorodności, tak jak różnorodni, różnorodni każdy z nas jest inny, i tak też tą różnorodność dostrzegamy właśnie w tych różnych owocach. Pan Bóg chciał zaspokoić nasze, nasze byśmy powiedzieli, podniebienia. ma różnymi smakami możemy się delektować. To wszystko jest z ręki Bożej. Jeśli byśmy myśleli, że to jest coś, co samo się stało, albo wyposażył tą ziemię w różne produkty, aby. Aby służyły nam, abyśmy mogli się posilać. Bo właśnie minął okres żniw, kiedy zostały zebrane zboża, i zebrane zostały też inne płody tej ziemi. I gdy myślimy o tym, to gdzie, nasz, gdzie, gdzie idziemy w naszym myśleniu? Gdy zbieramy te plony, słowo Boże mówi, że. Bóg pewnego dnia zbierze plon tej ziemi. I mamy to zarówno w przepowieści, jak i w Księdze Objawienia. Był czytany tekst z rozdziału 14. Gdybyśmy, my wiemy, że w 14 rozdziale, zanim odbędą się żniwa, to tam jest powiedziane, że było zwiastowane trójanielskie poselstwo. Jak długo zwiastowane jest trójanielskie poselstwo? Wiemy, że jest zwiastowane już od 1844 roku. Ale wiemy również, że od tego też roku rozpoczął się sąd, bo kiedy Chrystus Pan przychodzi, aby zebrać plon ziemi, to słowo Boże mówi: Przychodzę, albowiem zapłata moja jest ze mną, a więc pewne rzeczy muszą się odbyć tam wcześniej, zanim Bóg zbierze plon tej ziemi. Yy, czy łatwo jest? Prowadzić życie zgodne z wolą Bożą. Czy łatwo jest powiedzieć, panie, podaję swoje życie Tobie? Łatwo jest powiedzieć, nie? Łatwo jest. Czy mamy przykład takiego męża Bożego, który powiedział, Pan Bóg do niego mówi: wyjdź z ziemi swojej, idź do ziemi, którą ci wskażę. Czy wyszedł ten mąż? To jest Abraham. On wyszedł. Czy w życiu Abrahama toczyła się walka? Czy wszystko było dla niego proste? Czy on pewnego dnia nie, nie miał żalu, jakiegoś pretensji do Pana Boga? Czego on oczekiwał? Że jego pragnienia, jego marzenia spełnią się w tym czasie, kiedy on będzie chciał? Czy one się wypełniły? Wygląda. Y, on walczył ze sobą. Toczył bój wiary, jak wiemy, też potykał się, ale on zmierzał we właściwym kierunku. Jak wygląda to w Twoim i moim życiu, kochana siostro, kochany bracie? My zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasie sądu, a więc powaga sądu wzywa nas do, do pewnej czujności. Czuwajcie. Pan Jezus, kiedy kierował ten apel: czuwajcie, to kierował go kiedy zazwyczaj? Wtedy, kiedy mówił o czym? o swoim powtórnym przyjściu. On wzywa nas, czuwajcie. Dlaczego mamy czuwać? Bo Pan przychodzi, aby zebrać plon tej ziemi. Zdajemy sobie sprawę, że smog i narzędzia, którymi się przysługuje, posługuje, on dokazywał przez wiele lat. I chociażby się mogło wydawać że zwycięża swoją chytrością i podstępem i kłamstwem, to ostateczne zwycięstwo należy do, Jezus, do Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus jest Panem tej ziemi. On jest właścicielem i on zbierze plon z tej ziemi. I Słowo Boże mówi, że będą, będą dwa rodzaje żniw. Będą jakie żniwa? Zbierze pszenicę i zbierze też winogrona. Żniwo ziemi. Rozpocznie się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I zakończy się też to żniwo, jak czytamy tam, te winogrona będą wtłoczni. Jest to wyraz gniewu Bożego. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus przyjdzie na obłoku. Że przyjdzie tak w taki sam sposób, jak odszedł. Co to są te obłoki? Te obłoki to są aniołowie, którzy zgromadzą oczekujących wszystkich i zabiorą, zabiorą ich do Królestwa Jezusa Chrystusa. Mógłbym tutaj czytać w tej chwili teksty Słowa Bożego, ale ze względu na to, że ogłoszenia trwały 21 minut, dla mnie naprawdę nie zostało dużo, a więc Jezus jest tym, który powraca, powraca jako zwycięzca, jako zwycięzca w wielkim boju. Tam w Księdze Objawienia czytamy, że że świątyni wyszedł anioł, Plan zbawienia naszego dokonuje się w świątyni niebieskiej. Tam jest realizowany plan zbawienia. Tam jest zrealizowane nasze odkupienie. I tam jest powiedziane, że ta decyzja o Twoim i moim zbawieniu zapada w świątyni. Ona tam zapada. Jest, czytamy, że wyszedł ze świątyni, aby. A, jest ten, 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 który ścina, on y, ma sierp. Oczywiście obraz żniw wtedy, w tamtym czasie tak wyglądał, ale sierp nadal jest symbolem żniwa i dzisiaj. I czytamy, że sło, ziemia została zrzęta. A więc tam w świątyni zapada decyzja, które imiona y, zostaną w księdze żywota. Wszyscy, których imiona tam są zapisane i pozostaną, wejdą do świętego miasta. I inni, którzy tam nie weszli, jak czytamy, to nam bardzo dzisiaj nie pasuje, ale znajdą się w jeziorze ognistym. Tak słowo Boże mówi. Będą unicestwieni. Żniwo dojrzało. Co to jest żniwo? Pan Jezus, kiedy wyjaśnia przypowieść, mówi: Żniwo to koniec świata. A żeńcy to aniołowie. Mówi jasno i wyraźnie. Ta przypowiedź obrazuje nam, że Chrystus przyszedł, aby świat obsiać prawdą. Prawdą słowa. I od, od upadku człowieka szatan siewa tam czytamy, bo jest to przypowiedź o siewcy i konkolu: zasiewa ziarno kłamstwa. On posługuje się kłamstwem. Przez kłamstwo zdobył kontrolę nad człowiekiem. I nadal dzisiaj. Posługuje się kłamstwem, aby zabrać tych, którzy należą do Jego Królestwa, aby tam nigdy nie należeli. Tylko Jezus mógł przekazać ludziom czyste zasady Słowa Bożego. Co to jest Słowo Boże? Słowo Boże jest ziarnem, a każde ziarno, jak wiemy, ma moc kiełkowania, wzrastania. W każdym przypadku, kiedy czytamy w Ewangelii Jana Pan Jezus w rozdziale piątym, jeżeli ktoś ma, bardzo proszę o otworzenie. Jeśli jesteśmy zmęczeni, zazwyczaj na kazaniu bywa rzadko, że zamykają się nam oczy. Tutaj czytamy, bo jest to dzień odpoczynku, Ewangelia na 5 rozdziale, wiersz 24, Pan Jezus mówi Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy k temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem Lecz przeszedł śmierci do żywota. W każdym przypadku, kiedy jest obietnica, za tą obietnicą idzie moc, dzięki której ona może być wypełniona. To słowo, Pan Jezus mówi, który wierzy, ono ma moc zmiany. A w jaki sposób nasz przeciwnik działa, w jaki sposób on działa? A więc również w tej przypowieści o, o czworakiej roli, Pan Jezus tam podkreśla, że troski, bogactwa przyjemności, ułuda przyjemności, to wszystko, to są narzędzia, przez które szatan działa w walce o, gr o grę, która dotyczy naszego życia. I dlatego też jest ostrzeżenie. Święty Jan Apostoł, to jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz piętnasty, mówi tak, nim, kieruje takie ostrzeżenie do nas, wezwanie. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Dalej, Słowo Boże mówi, że świat przemija wraz z porządliwością Jego, ale ten, kto czyni wolę Ojca Mego, trwa na wieki. Każdy ma się nauczyć, nie tylko tego, że jest zbawiony przez Jezusa Chrystusa, ale że ma być podobny do Chrystusa, ma Go naśladować. Bo przyjęcie zbawienia, Pan Jezus za mnie umarł. Dzisiaj jest to takie lekkie określenie, Chrystus wziął moje grzechy na gogotę. I to jest prawda, ale mamy się czegoś uczyć od Chrystusa. A więc mamy się uczyć nosić brzemiona, odrzucić te naturalne złe skłonności, Mamy się uczyć ufać Jemu. Czy łatwo jest ufać Panu Bogu wtedy, kiedy mój, mój plan się nie realizuje, kiedy plan Abrahama się nie realizował? Czy Abraham y, nie miał chwili zwątpienia? Jakub mówi o to, rolnik. Y, właśnie studiujemy list Jakuba, ale jeszcze tego tekstu nie czytaliśmy. Ja, y, piąty rozdział, siódmy wiersz. On mówi tak: Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie deszcz. Wczesny i późny, oczekuje. I Bóg też oczekuje tego cennego plonu tej ziemi. A kto to jest ten plon? Bóg ciągle, tak jak rolnik jest zatroskany o, o to, aby ten plon zebrać, tak Bóg zatroskany jest o to, aby zebrać plon tej ziemi. O kogo dzisiaj Bóg walczy i zabiega? Różnymi drogami czasem wydaje nam się, że to coś, co nie pasuje naszym planom. Ale Bóg ciągle zabiega o Ciebie i o mnie, aby nas gdzie mieć? W wieczności, w swoim królestwie. I taka jest obietnica też w innym miejscu, w rozdziale 14 Ewangeliana. Pan Jezus tutaj mówi: Jeśli kto mnie miłuje, jeśli mnie kto miłuje, ktoś powie: No, za co Pana Jezusa mam miłować? Bo nie dał mi tego, nie dał mi tamtego. Jeśli dał Ci życie, to jest pierwsza. Pierwsza podstawowa rzecz, którą Ci Bóg dał, i dał ci przebaczenie, łaskę miłosierdzie i zbawienie. I dlatego Pan Jezus mówi, kto mnie miłuje, ten słów moich przestrzega. A przecież słowo, które usłyszeliście, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. A wiersz 23 mówi. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje Go, i do Niego przyjdziemy, i u Niego zamieszkamy. Pragnieniem Jezusa Chrystusa jest zamieszkać w Twoim sercu. On tak bardzo pragnie, aby, aby przebywać w twoim, w twoim życiu. Ziemia zostanie zrzęta, czytamy Słowie Bożym. Ci, co są w grobach, usłyszą głos Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w liście do Tesaloniczan, i umarli, i żywi. Żywi zostaną przemienieni i ci umarli przemienieni, i zostaną zabrani do, do tego, będą tym gronem zabranym, tym plonem zabranym z tej ziemi. Dzisiaj wydaje się, że tak nieliczne jest to grono zbawionych, ale kiedy przyjdzie dzień zmartwychwstania, kiedy otworzą się groby, kiedy Chrystus przyjdzie, to wtedy okaże się, że będą, będą to niezliczone rzesze. Ale też słowo Boże mówi, że wyszedł też inny anioł ze świątyni, aby do, obcinać kiście winogron i tam wrzucić je do tłoczni. Zadaniem tego anioła jest zniszczenie bezbożnych. To smutne, ale i ta decyzja dotycząca zbawienia, ona wypływa skąd? Ze świątyni niebieskiej, bo w niebie jest świątynia. Dzisiaj na ziemi nie ma świątyni, bo świątynia była ta ziemska. Pan Jezus nie ustanowił kapłanów. Kogo powołał? Apostołów, aby głosili, że On jest arcykapłanem świątyni niebieskiej. Na tym polega, na tym polega sąd. Święty Jan Apostoł mówi, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Bardziej umiłowali ciemność. Mamy ostrzeżenia i wezwania do tego, abyśmy opowiedzieli się po stronie Jezusa Chrystusa, po stronie Bożej, abyśmy przyjęli to zbawienie. Bo dzisiaj jesteśmy na terenie Szatana, jesteśmy w królestwie, którym On dokazuje. I apostoł Paweł też ostrzega w liście, do, tym, do Hebrajczyków, w dziesiątym rozdziale wiersz 29 mówi, o ile stroszczy kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. I znieważył ducha łaski. To są bardzo poważne słowa, które mówią nam: Jeżeli odrzucamy zbawienie, to odrzucamy Boga, odrzucamy Bożą łaskę. To podwójno, podwójne żniwo, które Bóg dokona, który zbierze pewnego dnia. Żniwo pszeniczne mówi o sprawiedliwych, którzy będą zebrani do niebieskich spichlerzy. Winobranie jest, czytamy, że tam do tłoczni gniewu Bożego. I gdy święte miasto, Nowe Jeruzalem wraz z bawionymi, będzie stępowało, z nieba od Boga, to bezbożni wyruszą znowu, aby zdobyć to miasto. I wtedy czytamy: Bóg głosi sąd. Z jakiego powodu jeszcze mamy czuwać? Bo Bóg wzywa nas do czuwania. Czuwajcie. Można mówić jeszcze o tym, bo nie wiemy słowo Boże mówi nie czytam teraz tekstów bo nie wiemy czuwajcie, Pan Jezus mówi bo nie wiecie o której godzinie Pan, którego dnia Pan przyjdzie. To wezwanie również było skierowane, kiedy Pan Jezus udziela ostatnich pouczeń w tej przypowieści o dziesięciu pannach. Do kogo to było skierowane? Te dziesięć panien. To jest nauka skierowana do kościoła. I tam kończąc tą przypowiedź, Pan Jezus mówi: czuwajcie, czy to dzisiaj jest aktualne? Czy czuwanie jest tylko dla braci, czy też dla sióstr? Czy Słowo Boże mówi: siostry, śpijcie? Nie. Słowo Boże, czuwajcie. Wezwanie do czuwania skierowane jest dzisiaj do każdego z nas. A więc czuwanie. Czuwanie jest powtórzone wielokrotnie. W Słowie Bożym czytamy, że mamy czuwać. Z jakiego jeszcze powodu Słowo Boże zachęca nas do czuwania? Z jakiego jeszcze innego powodu? W liście Piotra jest taki: tych powodów może byśmy znaleźli więcej. Z tych powodów jest znacznie więcej. Ale ja tylko o niektórym z liście chcę powiedzieć. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział. I szósty i siódmy wiersz. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, który was wywyższy czasu swego. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A wcześniejszy tekst, który też tutaj zapisany jest w liście Piotra, który mówi, że szatan chodzi jako lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Szatan przyrównany został do kogo? Do ryczącego lwa. Jaki jest cel tego lwa? Czy jest po to, żeby nas przytulić, pogłaskać, wspomóc nas? Nie, on szuka kogo by pochłonąć. Jest to pewna lekcja dla nas dla, w duchowym odniesieniu. A więc yy, Piotr ukazuje nie tylko tego lwa, ale też mówi o strategii. Jaka jest strategia, jak lew poluje na swoją ofiarę? Czy widzieliście, jak lew poluje na swoją ofiarę? Na filmach, często przyrodniczych, jest to pokazane. Jeżeli mamy stado bawołów, to lew co robi? Wyszukuje najsłabszą ofiarę, taka, która chrama na obie strony, niezadowolona jest z Boże, krzyczy, narzeka na wszystkich, to nie podoba jej się, powiedzmy, że nie ma firanek, a to, że roztocza na wykładzinie. Ona narzeka, chrama na dwie strony i diabeł co robi? Diabeł atakuje taką osobę, która, jest, która ciągle narzeka i on ją gdzieś tam gdzieś ją prowadzi, chodzi wokoło jako lew ryczący. On jest przyrównany do lwa ryczącego. On nie jest lwem, bo kto to jest lew? Słowo Boże mówi, że zwyciężył lew z pokolenia Jezus Chrystus. Diabeł robi wszystko, aby podrobić wszystko, podrobić to wszystko. A więc jak działa lew? On nie rzuca się na, na stado bawołów, nie, ledzi, nie leci na nie, bo bawoły by go rozniosły rogami, by sobie poradziły z nim. On nie naraża się, ale on gdy widzi jakąś chorą, utykającą osobę, to on już leci za nią. I tak, tak wszystko robi, aby ją oderwać od stada, aby, aby ona nie była w stadzie. A kiedy nie jest w stadzie, staje się jej, staje się tak, to, to słabe zwierzę staje się ofiarą tego lwa. A jak załatwia to to y, Taką ofiarę to już na pewno wiemy, a więc nie jest to bez znaczenia, że y, właśnie y, Piotr przyrównuje działanie y, lwa do szatana, a więc Izajasz mówi, że ci chromiący to są krytykanccy też i gdy lew patrzy sobie taką sztukę, to... Od stada, żeby ją jak najdalej odstada. Ja bo nasz, zaczęła chodzić, a które odchodzą od stada? To są te, które chodzą własnymi drogami. A jak to wygląda? Bracie, ja w telewizji oglądam szkołę sobotnią w internecie. Ja tam kazania oglądam. Pan Bóg jest wszędzie, ja nie muszę, ja nie muszę tu, tu być. Ja Pan Bóg jest wszędzie obecny. Niebezpieczna jest sytuacja, kiedy ktoś, kiedy ktoś się odłącza od zboru. Nie przychodzi na nabożeństwa. I mówi, ja to niekoniecznie jest, nie ma potrzeby przychodzenia na nabożeństwo. Kościół mi jest niepotrzebny. I po jakimś czasie zazwyczaj ta osoba okuś, opuszcza Kościół, a później Pan Bóg w priorytetach jest tam gdzieś na końcu. W ogóle, w, ogóle, w ogóle się na tym nie liczy. Kto powinien być na pierwszym miejscu w Twoim moim życiu? Ja jest Pan Bóg Twój? W którym dziewiódł ziemię, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Pierwszy, na pierwszym miejscu jest, jest Pan Bóg. Osobiście wiemy z naszego życia, że lew, kiedy atakuje, to atakuje te, te, które się ciągną w ogonie. W liście do Efezjan mamy taką w szóstym rozdziale taką zachętę w dziesiątym wierszu. Tam jest powiedziane tak, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Kiedy widzimy osobę, która tam gdzieś w chramie krytykuje, kierujmy ją do kogo? Do Chrystusa. A narzekać, narzekania, to, to diabeł się bardzo cieszy, kiedy ktoś zaczyna narzekać. Pismo zachęca nas, abyśmy słabych wzmacniali, abyśmy wzmacniali się w potężnej mocy Jego, abyśmy nie utykali, gdy się gdzieś ktoś... Odłącza z powodu krytyki. Mamy w historii tak, takie przykłady krytyki. Mamy taki przykład, który wszyscy znają: Datan, Datana, Koracha, Datana i Abirona. Oni byli niezadowoleni, oni zaczęli od krytyki. Oni uważali, że, że Bóg przez nich przemawia. Mieli swoje zdanie, oni nie trzymali się kościoła. Wiemy, jak ta historia się zakończyła. Buntowali się i osłabili w wierze, i byli duchowo słabi. Wiadomo, że dzikie zwierzęta, gdy ktoś jest, wiadomo, że w nocy to jak rozpala się ogień, to te zwierzęta dzikie się boją. Ale jak ogień stygnie, to co się dzieje, to one się przybliżają zaraz. W świątyni był ten świecznik siedmioramienny, który przypomina nam o czym? Że w tym świecie mamy świecić jako to światło, mamy być bożymi światłami. A gdy nasze światło przygasa, to co diabeł robi? Zaraz atakuje, jest bardzo aktywny. Mamy płonąć żarem Ducha Świętego. Bezustannie, jeśli chcemy, aby, aby diabeł nas nie dopadł. Skoro lew atakuje, i on jest przyrównany do szatana, to pamiętajmy, że szatan też atakuje. Lew atakuje w różny sposób, nie tylko atakuje te słabe, słabe chrome. Jeżeli stado jest całe zdrowe, to co lew robi? Pokazuje się przed stadem i co robi? Pędzi za tym stadem, wytwarza pewien popłoch. I te, te zwierzęta, które y, to stado bawołów powiedzmy, niech będzie to, będą bawoły, biegnie razem. One są bezpieczne. Ale któryś z nich pomyśli sobie, a pójdę w drugą stronę i tu ucieknę. To na to tylko czeka lew. Żebyś zaczął chodzić tylko swoimi drogami. I wtedy, wtedy już jak lwy polują razem, odcinają drogę do zboru, zohydzają ten zbór. I mówią: A wiesz, w tym zborze to jest tak, tak, tam takie rzeczy się dzieją. To nie ma co. A więc lew tylko czeka na to: lew tylko na to czeka, aby odseparować od, od społeczności wierzącej. W jaki sposób robi on, ma metody opracowane już od stuleci. Często bywa tak, że zohydza zbór w oczach drugiej osoby. Mówi, to jest martwy, to jest drętwy, a tam wiesz, to są obłudnicy. I co się dzieje? Ta osoba odchodzi od zboru. Odpada. Z powodu jakichś tam zupełnie błachy, bo się komuś nie podobały firanki, albo jeszcze jest inna rzecz. A więc, żeby diabeł robi wszystko, żeby straciła potrzebę relacji ze zborem, z kościołem. Nie znam nikogo, kto by odszedł. Od zboru i był później bohaterem wiary. Ja takich osób nie znam. A już troszeczkę żyję, no nie tak mało, nie będę mówił, ile już lat skończyłem. Tak więc, ofiara, ofiarą diabła niekoniecznie musi być jakaś chora osoba, ale to może być zdrowa osoba. Taki przykład znam. Miałem kolegę. I pewnego dnia jego żona tam tak. Mu coś zrobiła. Pewien proces był. Pamiętajmy, że to zawsze jest pewien proces. To się nie od razu dzieje. Dlatego jak widzimy, że ktoś zaczyna chramać, kuleć, zaczyna narzekać, to kierujmy tą osobę do Chrystusa. Mówmy, co Jezus Chrystus dla niej uczynił, że On przebacza i ratuje. I że tam i, że Kościół jest własnością Chrystusa. I On odszedł od Kościoła, znaczy niezupełnie, nie przychodził do zboru, przez dwa lata nie przychodził. Aż w pewnym momencie coś dygnało w jego myśle, i wrócił do kościoła, i przyszedł, i spotykam się z nim, rozmawiam, mówi: Wiesz, mówi, jak w tragicznej sytuacji się znalazłem, i to mówi, i to no nie spodziewałem się, że, że kiedykolwiek coś takiego w moim życiu się zdarzy. Chwała panu, jest dzisiaj w zborze, jest skarbnikiem nawet zboru, także pan dokonuje cudów i działa, nie zostawia nas. My nie jesteśmy doskonali. Możemy też przyglądać się, tu, możemy się tłumaczyć, że apostołowie też nie byli doskonali. O, o co apostołowie się spierali, pamiętacie? Kto z nich będzie największy, nie? To było dla nich, to było ich dla nich ważne, ważne pytanie. Możemy zapytać, jakie są skutki odizolowania, odłączenia od zboru. Skutki przedstawione przez Piotra są wręcz tragiczne. Mówi: Chodzi kogo, by pochłonąć. Pan Jezus mówi, że On przychodzi, aby zabijać, aby kraść i zabijać. To możemy przeczytać, aby wytracać. Jeśli diabeł nam coś daje, to pamiętajcie, że daje nam po to coś. Czy chwila przyjemności, czy czegoś, to po to nam daje, żebyśmy później każę sobie drogo zapłacić. Jak to niektórzy mówią, słono trzeba zapłacić. I cena, jaką płacą ci, którzy zostali oszukani przez diabła, który pokazuje im pewne świecidełka, to ci, którzy przeżyli to, wiedzą, że jest to bardzo bolesne. Czy ktoś pokonał lwa? Zdarzyło się, przydaliśmy o tym, Wiemy, że czy na kartach Cowa Bożego mamy coś powiedziane, że ktoś pokonał lwa? Kto pokonał lwa? Samson, tak. Samson, kiedy szedł z rodzicami w Księdze Sędziów, czytamy w XIV rozdziale on tam rozerwał lwa. I Dawid, kiedy przed odwiedzić e, e, swoich braci, którzy byli w armii Saula, kiedy byli zgromadzeni przed Filistynami, to, Saul, to król Saul mówi: Ty taki mizernota, ty coś możesz zrobić. A on mówi: Królu, jak, lwy napad, jak lew napadł na owce, to ja go rozrywałem. I mamy jeszcze jedną taką, trzeci przykład, to jest Beniasz. Opisana ta historia jest w pierwszej kronie 11-22. Skoro w przyrodzie można pokonać lwa, to czy tego duchowego lwa możemy pokonać? Czy jest możliwość pokonania tego duchowego lwa? Milczenie. Otwórzmy 12 rozdział Księgi i Objawienia, i tam w 12 rozdziale w Wierszu 11 jest powiedzieli, powiedziane, że byli tacy, którzy pokonali lwa, ale w jaki sposób go pokonali? A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i przez to, że nie umiłowali swojego życia. Tak, aby raczej obrać niż śmierć, trzy rzeczy trzeba było do zwycięstwa. Trzy. Nie ma tu mowy o zasługach, które mamy dla Kościoła, o dokonaniach, o czynach, o naszych sprawiedliwych, dokonanych rzeczach. Jeśli diabeł czegoś nienawidzi, to on nienawidzi czego ofiary Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus mówił o swojej śmierci w XVI rozdziale Ewangelii Mateusza, a to Piot mówi co? Nie przyjdzie to nacię. Pan Jezus rozpoznał, że jest to szatan, bo on czego się najbardziej boli? Krwi Jezusa Chrystusa, bo tam mamy przebaczenie. Dlatego powiedział, kiedy tą propozycję Piotr, kiedy szatan dał tą propozycję przez Piotra, to co powiedział Pan Jezus? Idź precz szatanie. Tam nikt nie rozpoznał być może szatana, ale Jezus rozpoznał za każdym razem, kiedy coś jest nie tak to z nami, to właśnie szatan staje między nami a Jezusem Chrystusem. Z czym nam się kojarzy Golgota? Z przelaną krwią Chrystusa. I diabeł najbardziej boi się czego? Dokonań, które, tam, które Chrystus dla nas Pan dokonał. Diabeł nie boi się naszej religijności, naszych zwyczajów, ale on boi się Jezusa Chrystusa. A więc y, następna myśl dotycząca zwycięstwa to jest powiedziane słowo świadectwa. Do, a więc myśl o krwi przelanej za nas i przy, przyjęcie tego faktu przez wiarę, i, i również wydawanie świadectwa, że Bóg jest Bogiem mocnym. Tak jak tam mieliśmy, mamy wydawać świadectwo, że Bóg tego dla mnie dokonał, że Bóg mnie zbawił, Bóg mi przebaczył. Warunkiem odniesienia zwycięstwa jest również ten wewnętrzny bój. Wewnętrzny bój. Co to jest taki wewnętrzny bój? Czytałem o tym w liście Piotra, y, tam gdzie powiedziane jest było, że mamy y, ukuszcie się. Nikt nie wygrał z diabłem poprzez swoją dumę czy zarozumiałość. Powiedzieliście sobie, Panie Boże, ja już nigdy nie zgrzeszę. Powiedzieliście sobie coś takiego. Trzeba było długo czekać, żeby się to znowu stało. Nie składajcie tego, takich obietnic, bo to jest, to ja sobie poradzę. Z grzechem bez Chrystusa sobie nie poradzimy. A więc duma i zarozumiałość nigdy nie doprowadzi nas do zwycięstwa. Musimy przyjąć postawę pokorny, aby moc Boża mogła objawić się zna w nas. Możemy mówić o czym? O miłości Bożej, o Jego dobroci, o tym, czego on dokonał. Dlatego też nie nasze dokonania, lecz Chrystusa są ważne. A więc lwa można pokonać przez krew Chrystusa, przez słowo świadectwa yy, i przez tego ducha pokory i nieumiłowanie swego życia aż do końca. Czy to jest łatwe? Być zwycięzcą. Dzisiaj mieliśmy piękną lekcję. Kiedy możliwe jest zwycięstwo? I w duchu prorocza jest powiedziane, że kiedy nasze umysły staną się magazynem słowa Bożego, to Będziemy zwyciężać, ale grzesznicy na Syjonie, jest powiedziane, będą przesiane, plewy zostaną odsiane od pszenicy. Ci, którzy zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa, zostaną uznani za lojalnych i wiernych. Ci, którzy byli posłuszni prawdzie, bo prawda oczekuje od nas posłuszeństwa, wszyscy, którzy chcą, mogą zostać zwycięzcami. Wszyscy. Ale muszą gorliwie do tego dążyć. Muszą mieć ten cel. Jezus zna nasze słabości każdego dnia. I o co mamy prosić? Czy jest nam potrzebna siła na cały miesiąc? Powiemy tak. Ale rada jest taka, proś o siły do zwycięstwa na jeden dzień, na ten dzisiejszy i zwyciężać powinniśmy co dzień. Stajemy się zwycięzcami też. Przez pomaganie innym. Przez pomaganie innym, kierując ich do Chrystusa, mówiąc im o mocy i przebaczeniu, o świadectwach, zachowanie Bożych przykazań zawsze będzie wywołało ducha posłuszeństwa. I kończąc, drodzy, chcę zakończyć to, co jest napisane w księdze objawienia, ostatni rozdział Pisma Świętego duch i oblubienica mówią przyjść. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, To jest wydawanie świadectwa, a ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym: Tak przyjdę wkrótce. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.